Zełenski zwrócił się do Żydów na całym świecie. Zełenski, rosyjskie wojsko niszczy wszystko, co czyni Ukraińców narodem. Rosyjskie wojska niszczą wszystko, co czyni Ukraińców narodem, ale za to odpowiedzą, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w internecie w niedzielę. Zwrócił się też do społeczności żydowskiej na całym świecie. Zełenski podkreślił, że okupanci dopuścili się kolejnych zbrodni przeciw historii i przeciw sprawiedliwości historycznej. Pod Charkowem wojska rosyjskie w swoim firmowym nieludzkim stylu zdenazyfikowały pomnik ofiar Holokaustu w Drobyckim Jarze. Podczas II wojny światowej w tym miejscu naziści rozstrzelali blisko 20 tysięcy ludzi. Po 80 lata są oni zabijani powtórnie, powiedział prezydent. Zaznaczył, że zniszczony pomnik w kształcie menory to kolejne pytanie do całej żydowskiej wspólnoty świata o to, ile jeszcze zbrodni przeciw wspólnej pamięci o Holokauście będzie wolno popełnić Rosji na ukraińskiej ziemi. Rosyjskie wojska w pełni świadomie zabijają cywilów, niszczą dzielnice mieszkaniowe, celują w schrony i szpitale, w szkoły i uniwersytety. Nawet w cerkwie, nawet w pomniki ofiar Holokaustu, zaznaczył prezydent Ukrainy.